Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Warszawski pyta, o, czy pan może jest jakimś kuzynem Dawida Warszawskiego? No ale mniejsza, czytam pytanie. Szanowny panie Stanisławie, szczera krytyka. Czy nie jest trochę tak, że pan za bardzo tkwi w wielu obserwacjach i faktach sprzed wielu lat, które ma pan zapisane w głowie, nawet kiedy sytuacja wymaga aktualizacji wiedzy? Pojawiły się nieraz zarzuty i zbytnio się pan powtarza. I proszę wybaczyć, dużo w tym prawdy, bo czasem ma się wrażenie, że na szczegółowe nierzadko pytania otwiera pan stare szufladki z ogólnym obszarem wiedzy i odpowiada w sposób dość luźno związany z tematem. Przykład. Ostatnio ktoś zapytał o doktrynę atomową Rosji. Deeskalacja przez eskalację. Mówi o tym choćby, a nie wiem co to, być może Adam Świdziński, i o jej twórcę. A pan wymienił Roberta McNamara, odtwarzając tekst o elastycznym reagowaniu sprzed 50 lat i tak dalej, podczas gdy pytanie dotyczyło aktualnej, szczegółowej doktryny Rosji i twórców tejże po stronie rosyjskiej. Czy nie jest to troszkę pójście na łatwiznę? Pozdrawiam. No, ja przyjmuję ten zarzut, że ja się powtarzam. Owszem, nie wypieram się, ale to dlatego, że sytuacje się powtarzają. W ogóle to ja jestem jeszcze, że tak powiem, tutaj bardzo elastyczny w porównaniu na przykład z etiopskim cesarzem Haile Selassie, udzielał kiedyś wywiadu Orianie Fallaci. No i tam Oriana Fallaci jeszcze była na etapie bardzo postępowym. Przekonywała go, żeby tu reformował Etiopię, bo powiada, na świecie tyle nowego się dzieje i dlaczego wasza wysokość nie reformuje Etiopii, i tak go molestuje, żeby reformował, co w końcu cesarza etiopskiego zniecierpliwiło i przerwał jej te akty strzeliste, mówiąc, proszę pani, na świecie nigdy nie dzieje się nic nowego. No nie miał do końca racji, dlatego że minęło parę miesięcy i taki pułkowniczek Mengistu Haile Mariam go obalił i potem w ogóle diabli wzięli, uskąpał całą Etiopię we krwi. A dzisiaj jeden z jego takich kolaborantów akurat przewodzi Światowej Organizacji Zdrowia i też nas tu tresuje do komunizmu, tylko na odcinku zdrowotnym. Ale na swoje usprawiedliwienie właśnie mam to, że owszem, ja otwieram stare szufladki, dlatego że to nigdy nie jest tak, że wydarzenia dziejowe nie mają, jakich nie są ciągłe, że coś nagle, to wielu ludziom młodym się wydaje, że oni wynaleźli elektryczność, a tymczasem to nieprawda, to jest wyraz pewnej pychy i nieznajomości rzeczy. Otóż wszystkie wydarzenia aktualne tkwią korzeniami w jakiejś szufladce z przeszłości i ja dzięki temu, że jestem już stary i na szczęście pamięć mi jeszcze dopisuje, te szufladki otwieram, co w moim przekonaniu ułatwia słuchaczom i widzom zorientowanie się w korzeniach, a dzięki temu w łatwiejszym wydedukowaniu prawdopodobnego kierunku, w którym te wydarzenia mogą pójść. Więc zgadzam się z tym, że się powtarzam, ale po pierwsze sytuacja się powtarza, a po drugie wydarzenia mają, że tak powiem, każde wydarzenie ma swoją historię i swój dalszy ciąg. I tak znajomość tej historii bardzo pomaga w uchwyceniu czy nakreśleniu prawdopodobnego dalszego ciągu. I teraz odnoszę się do przykładu, który pan podał, doktrynę atomową Rosji, deeskalacja przez eskalację. Ja na to odpowiedziałem Robertem McNamarą, że to jest doktryna elastycznego reagowania. No bo jest.
No bo jest, na czym polega ta doktryna rzekoma deeskalacji przez eskalację? Na przykład, jeżeli tam mamy trudności z jakimś powodzeniem, że tak powiem, jakiejś inicjatywy politycznej albo militarnej, no to eskalujemy w jaki sposób? Zgodnie z doktryną elastycznego reagowania. Nie rąbiemy w terytorium rzeczywistego przeciwnika, organizatora wojny, tak jak na przykład rzeczywistym przeciwnikiem w wojnie na Ukrainie to nie jest Ukraina, tylko Stany Zjednoczone. Bez pomocy finansowej, zbrojeniowej, wywiadowczej, propagandowej Stanów Zjednoczonych z Ukrainy już ślad, mokra plama by nie została. Tymczasem teraz, tak jak podkreślam, Rosja na Ukrainie wojuje z całym sojuszem północnoatlantyckim. No to oczywiście nie jest to łatwa wojna, tak samo jak wojna w Wietnamie była niełatwa dla Stanów Zjednoczonych, kiedy wojowały one nie z Wietnamem przecież, tylko z całym Układem Warszawskim i z Chinami na dodatek. No i w końcu się z Wietnamu musiały wycofać. Także tak to wygląda. Na czym polega deeskalacja przez eskalację? No wyjaśnię to na przykładzie. Powiedzmy, że Rosja chce zastosować ten manewr na Ukrainie. I co robi? Detonuje taktyczną bombę atomową nad jakimś takim stepowym obszarem, słabo zaludnionym obszarem Ukrainy. No i co? Wtedy bada, czeka na reakcję naszego najważniejszego sojusznika. Co nasz najważniejszy sojusznik ma do wyboru? Albo powrót do doktryny zmasowanego odwetu z czasów prezydenta Eisenhowera i uderzenia w Rosję całym arsenałem jądrowym, albo nie wiem, zrzucenia jakiejś taktycznej bomby atomowej gdzieś tam na syberyjskie pustkowia poza kołem podbiegunowym, woli ostrzenia, albo też wystosowania ostrego protestu. No, widzimy, że tutaj możliwe są reakcje o bardzo wielkiej rozpiętości. Ale co to znaczy? To jest tylko konkretyzacja doktryny elastycznego reagowania. Chodzi o to, żeby no, nie, jakby tu powiedzieć, nie taktownie oszczędzać własne terytoria. I nawet jeżeli eskalujemy, to na przedpolach, bo gdyby tak nawet na pustkowiach syberyjskich, to kto wie, czy by to nie wzbudziło z kolei rosyjskiej reakcji bardzo gwałtownej. Ale jeżeli na przykład taka bomba by tam została zrzucona na Syrię albo na Koreę Północną, no na Koreę Północną to nie, bo ona też ma broń jądrową i wtedy mogłaby uderzyć w Japonię i w Koreę Południową, myślę, że Stany Zjednoczone tego by nie ryzykowały. Więc bardzo możliwe, że skończyłoby się na ostrym proteście, no i oczywiście świat by tutaj no, zatrząsł się z oburzenia, ale potem by rozchłonął z tego oburzenia, wrócił do codziennych zajęć i tak dalej. Także no tak, w moim przekonaniu tak to wygląda, a kto tam, to nie wiem, akurat nie wiem, kto wymyślił tę doktrynę deeskalacji przez eskalację, ale ona do tego się sprowadza. Jest to nic innego jak takie dalsze doskonalenie doktryny elastycznego reagowania, która cały czas obowiązuje. Okres 50 lat w polityce międzynarodowej to nie jest w końcu taki długi. To nie jest w końcu taki długi. 100 lat to nie jest długi okres, a 50 to w ogóle jest mgnienie oka. Pan Edward Pudaś. Szanowny panie Stanisławie, jak pana rówieśnik pragnę zapytać, czy wie pan coś na temat niedawno wybudowanej kopalni węgla i równie szybko jej zamknięciu? Podobno grozi nam brak węgla, więc taka nowiutka kopalnia by się przydała.
Nie wiem, nie wiem, bo o ile mi wiadomo, najnowsza taka, najnowsze kopalnie węgla w Polsce to są w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, ale one akurat nie są wygaszane, dlatego że eksploatacja z Lubelskim Zagłębiu Węglowym nie jest tak kosztowna i powiedzmy tak ryzykowna jak w Zagłębiu czy Górnym Śląsku, dlatego że nie trzeba aż tak głęboko schodzić pod ziemię. Ale nie słyszałem, żeby jakaś nowo budowana kopalnia została zamknięta. Tak było, ale z cukrownią, mówiąc nawiasem, teraz mamy problemy z cukrem. Otóż cukrownia w Lublinie została wielkim kosztem wyremontowana, po czym sprzedana Niemcom, którzy ją zamknęli. No właśnie to taka jest tutaj historia. Drugie pytanie to sprawa osławionej ustawy Kongresu numer 447. Jakoś dziwnie sprawa ucichła. Nikt nic o niej nie wspomina, więc obawiam się, czy po cichu, tak bez rozgłosu, wypłacamy się organizacjom żydowskim. Podejrzana sprawa. Jest wiele spraw, które jeszcze niedawno były na ustach wszystkich, a potem słuch o nich zaginął i nie znamy ich rozwiązania. No ja jestem tutaj bardzo przez niektórych komentatorów bardzo molestowany, jak tam, panie Stasiu, skutki ustawy 447. Najwyraźniej ci pytający też nie wiedzą, czy ta ustawa jakieś skutki wywiera, czy nie. Ja też muszę powiedzieć, nie mam informacji na ten temat, ale bardzo możliwe, że pańskie obawy są przynajmniej częściowo uzasadnione, bo jak o czymś kiedyś było głośno, a potem nagle słuch o czymś takim zaginął, w ogóle nikogo to już więcej nie obchodzi, to nie znaczy, że ta sprawa nie ma dalszego ciągu, tylko że pierwszorzędni fachowcy zabrali się za wyciszanie. No i tu bardzo możliwe, że tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, a w tej ciszy to tam wszystko się może zdarzyć. Tym bardziej, że rząd dobrej zmiany, który jest w 100% zależny od dobrego humoru naszego najważniejszego sojusznika, bardzo możliwe, że gotów jest nawet na takie numery, żeby po cichu, nie oficjalnie tam protestując i tak dalej, żeby po cichu wszystko, wiecie, rozumiecie, tutaj realizować. Pan Kamil Warszawicz, WRZ. Szanowny panie Stanisławie, wydaje mi się, że pieniądze z KPO zobaczymy co najwyżej na obrazku, bo zostaną one przekazane Ukrainie na odbudowę tego kraju po wojnie. Jaki interes mają Niemcy w tym, by osłabić Polskę kosztem Ukrainy? No, taki, że jeśli Ukraina by została wzmocniona, a Polska osłabiona, no to Niemcy mogłyby się porozumieć z Ukrainą co do, że tak powiem, rozbioru Polski. W takim pierwszym krokiem mogłaby być Unia, czyli Ukropolin. Tu już wiele osób tak już nie może wytrzymać, żeby taką Unię tutaj lansować. Pan Czesław Bielecki, pan Kosiniak-Kamysz, pan Paweł Kowal, jeszcze tam różne panie i panowie, no to bardzo możliwe, że coś wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy. No a jakby ta Unia, bo to wiadomo, po pierwsze taka Unia byłaby, ta Ukropolin, byłaby prawnym następcą obydwu jej udziałowców, uczestników. No więc ta Unia by była odpowiedzialna za ukraińskie długi. Natomiast Polski nie trzeba było odbudowywać, tylko Ukrainę, więc Polska by spłacała długi, a Ukrainę by się odbudowywało. No, a potem ewentualnie mógłby nastąpić kolejny rozbiór Polski. Ukraina by wzięła sobie to, co jej kiedyś obiecało
Cesarstwo Austro-Węgierskie, właśnie Małopolskę Wschodnią z Lwowem, Przemyślem i tak dalej, no i nawet część Podlasia. Także to są wszystko rdzenne ziemie, przynajmniej w niektórych środowiskach ukraińskich tak się uważa, że to jest ten zakierzyński kraj. No i wtedy wszystko było może, a Niemcy swoje dokończyły procesu zjednoczeniowego. Wszystko jest możliwe. Jak już karty idą w tas, to wszystko jest możliwe. Pan Damian Jurczyk. Szanowny i corocznie drażniący ZUS, panie Stanisławie, współczesny Ramzesie. Dlaczego Ramzesie? Patrzący na niechcianych przybyszów. Tym razem pytania będą krótkie, jak zeznanie podatkowe bezdomnego. Po pierwsze, jak to możliwe, że komunizm w każdym kraju upadł lub przeobraził się, a w Korei Północnej nadal trwa? No, muszą być, od każdej zasady muszą być jakieś wyjątki. Korea Północna widocznie w interesie Rosji i w interesie Chin, które są protektorami Korei Północnej, taka sytuacja jest bardzo dobra, dlatego że skoro tam komunizm nie upadł, ani się nie przepoczwarzył, no to Korea Północna może sobie spokojnie rozbudowywać arsenał jądrowy i dzięki temu obydwa państwa mogą, że tak powiem, wywierać w ten sposób nacisk już na Stany Zjednoczone. Archimedes kiedyś powiedział, że dajcie mi punkt oparcia, podniosę ziemię. No to właśnie Korea Północna może być takim punktem oparcia. I drugie pytanie. Co jest ważniejsze? Sprawne wojsko czy służby dyplomatyczne? No to zależy od okoliczności. Na przykład, kiedy, no i jaki cel się sobie stawiamy. Na przykład Napoleon chciał podbić całą Europę. No i tutaj sprawne wojsko było niezbędne, dlatego że bez sprawnego wojska to w ogóle to nie wyszłoby to poza sferę projektów. Natomiast są okoliczności, kiedy służby dyplomatyczne mogą odegrać wielką rolę i tu znowu przytoczę przykład, żeby już trzymać się tego Napoleona. Po klęsce Napoleona, kiedy już wojska sprawnego nie było, co uratowało mocarstwową pozycję Francji w Europie? Dyplomacja właśnie, służby dyplomatyczne, a konkretnie Talleyrand, który na kongresie wiedeńskim tak sprytnie zabiegał koło tej sprawy, że Francja, która z wojen napoleońskich wyszła pokonana i tam kozacy byli w Paryżu, no to wyszła z tej wojny jak gdyby nigdy nic. Nadal zachowała pozycję mocarstwową w Europie. To widać, że dyplomacja jest skuteczna i tutaj Talleyrand, który był rzeczywiście amoralny i tak dalej, cyniczny, łapownik, no wszystkie możliwe wady miał, ale kiedyś powiedział ciekawe zdanie, że zawsze służyłem Francji niezależnie od ustroju mego państwa. Rzeczywiście no, na kongresie wiedeńskim to nie da się ukryć, że Francji oddał ogromną przysługę. I trzecie pytanie. Co by pan zrobił, gdyby wokół pana rozszalał się nowy Wołyń? Pozdrawiam i życzę wielu spokojnych dni i nocy. No starałbym się, żeby nie paść jego ofiarą, o ile by to było możliwe, bo bardzo możliwe, że to byłbym jedną z pierwszych ofiar, no to wtedy już bym się niczym nie musiał przejmować. Ale jeśli nie zostałbym, jeśli bym przeżył tę pierwszą falę, no to starałbym się w miarę swoich możliwości doprowadzić do zdławienia tej rebelii, no i wykorzenienia wszelkich możliwych nawrotów, wszelkiej możliwości. I to, że tak powiem, ogniem i żelazem, bez żadnej taryfy ulgowej. Tak bym się zachował. Pan Mikołaj Pamiętny. Dlaczego pan lekceważy Klausa Schwaba i nie wierzy w to, że on, jak i WF,
WEF są całkiem skuteczni w osiąganiu swoich celów. Nie lekceważę Klausa Schwaba, tylko kiedy on mówi o tam różnych globalizacjach i tak dalej, to ja podejrzewam, że on, że to jest tylko zasłona dymna, bo tak naprawdę to on chce doprowadzić do odbudowy czwartej Rzeszy właśnie takiego, tak, metodą pokojowego jednoczenia Europy. No i w dużym stopniu ta strategia się udaje. Także nie lekceważę go. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne dla Europy, bo to jest Niemcy dwa razy próbowały zjednoczyć Europę w XX wieku metodami militarnymi, ale się okazało, że to im na zdrowie nie wychodzi. W związku z tym teraz obrały drogę pokojowego jednoczenia Europy. No i to znakomicie się sprawdza. Także ja Klausa Schwaba nie lekceważę. Natomiast nie bardzo wierzę w to, że on ma takie ambicje wszechświatowe. Jest to bardzo rozsądny człowiek i tymi wszechświatowymi ambicjami to tam sypie piasek w oczy rozmaitych tych, a tak naprawdę to chodzi mu o Rzeszę. Drugie pytanie. Dlaczego w trakcie COVID-u prawie każde państwo na świecie prowadziło luźną politykę fiskalną do dróg? To chyba nie przypadek, ale skoordynowana akcja. No jasne, że nie przypadek. Nigdy na świecie nic się nie dzieje przypadkowo. Ksiądz Bozowski, świętej pamięci, kaznodzieja z kościoła Panien Wizytek przy krakowskim przedmieściu, to mówił nawet, nie ma przypadków, są tylko znaki. No i myślę, że pan, panie Mikołaju Pamiętny, bardzo trafnie ten znak odczytał. Trzecie pytanie. Które państwa tego świata są pana zdaniem najbardziej posłuszne? Czy zgodzi się pan z opinią, że do takich krajów można zaliczyć Niemcy, Japonię, Rosję i wszystkie kraje skandynawskie? No nie zupełnie bym się zgodził. Jeśli chodzi o Niemcy, Japonię, to, no to bym się zgodził. Musimy pamiętać, że w Niemczech stacjonuje do dzisiejszego dnia, stacjonuje wojsko amerykańskie, więc Niemcy tam próbują kombinować na własną rękę, ale no muszą być posłuszne, dopóki to wojsko tam jest. No nie dla zabawy tam się pojawiło. Najpierw to tam pod pretekstem obrony przed Stalinem, a teraz nawet, ale jak Stalin umarł, to i tam wszyscy łącznie ze Związkiem Radzieckim poumierali, no to tam wojsko z Niemiec nie wychodzi widocznie. To zresztą jest dla nas korzystne, mówiąc nawiasem, bo dopóki to wojsko tam jest, ja w każdym razie tak uważam, to mamy coś w rodzaju gwarancji, oczywiście nie absolutnej, uchowaj Boże, że Niemcy nie zrobią czegoś okropnego. Niemcy próbują nas tu, że tak powiem, obezwładnić innymi metodami niż militarne, na przykład przy pomocy walki o praworządność i bardzo skutecznie, tu muszę powiedzieć, działają. Natomiast no, dopóki to wojsko amerykańskie jest, no to mamy coś w rodzaju gwarancji, że Niemcy nie zrobią czegoś okropnego. Podobna jest sytuacja z Japonią. Musimy pamiętać, że Japonia, cesarstwo Japonii skapitulowało bezwarunkowo. No i teraz troszeczkę zaczyna się odkuwać, no ale musi słuchać Stanów Zjednoczonych, jako że to przed nimi skapitulowało przede wszystkim bezwarunkowo, a poza tym no, Chiny są i Korea Północna, w związku z tym Japonia musi też jakichś sojuszników mieć, no i siłą rzeczy, a skoro musi mieć sojuszników w Stanach Zjednoczonych, no to nie może być tak ostentacyjnie nieposłuszna. Japonia po cichutku już tam siły samoobrony, na które jej pozwolono coraz bardziej, że tak powiem, się tam
rozwijają. W związku z tym być może kiedyś, ja już być może tego nie zobaczę, ale kiedyś te siły samoobrony się przekształcą w regularną armię, no to wtedy zobaczymy, czy Japonia nadal będzie posłuszna. Natomiast Rosja nie wygląda, znaczy nie uważam Rosji za państwo posłuszne. No wobec kogo Rosja jest posłuszna? Przecież no, nie potrafiłbym wymienić takiego państwa. Jeśli chodzi o kraje skandynawskie, no to no nie zupełnie. Taka, weźmy Norwegię. No ona jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale nie należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. Nie chce się między innymi dzielić z bogactwem, które ma dzięki eksploatowaniu ropy z Morza Północnego, więc trudno powiedzieć, żeby była posłuszna. Szwecja do niedawna była państwem neutralnym. Teraz podobnie jak Finlandia. Finlandia była państwem, jak to się mówiło, za komuny sfinlandyzowanym. To był stan, do którego myśmy wtedy tak tęsknili. Tam pamiętam, że żeby chociaż Polska się sfinlandyzowała. Na czym polegała finlandyzacja? Że Finlandia nie podskakiwała Rosji, ale w zamian za to Rosja pozwoliła tam utrzymać normalną gospodarkę rynkową, dzięki czemu Finlandia no, w odróżnieniu od Polski była państwem bardziej rozwiniętym. Więc teraz no, rzeczywiście trochę Amerykanie Szwecję i Finlandię nastraszyli. W związku z tym obydwa te kraje chcą doszlusować do NATO. Być może im się uda, no to wtedy będą bardziej posłuszne. Chociaż gwarancji nie ma, dlatego że no, ich chata z kraja. Dużo zależy od położenia geograficznego, czy kraj jest posłuszny, czy nieposłuszny, no i od tego, czy wojsko tam jest obce, czy nie. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.